Halo widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Przepraszam za tak długą przerwę, ale teraz wreszcie powróciłem do Smog Games 22. Dawno nawet tego nie było na moim kanale, dlatego powróciłem i będziemy otwierać paczki. Dzisiaj spróbuję trafić jakiegoś bardzo dobrego gracza, pomówię i jeżeli chodzi o ten sposób, który wcześniej wam pokazałem w Lightning Road, to chodzi o to, że tam musicie przeczytać opis, to jest ważne, bo inaczej możecie tego nie dostać. A ja teraz, ludzie, niestety muszę zrobić smutną rzecz i tego nie komentujcie, dobra? Nie będziecie tego komentować. Możecie mówić, że jestem głupi, ale nie mówcie. Niestety trzeba jakoś zarabiać. W sumie nie wiem nawet, po co sprzedaję swoje wszystkie karty w klubie, ale dobra. No i teraz możemy tutaj sobie pootwierać. Może najpierw toty 5% i mamy toty Marquinhos. Co za niewiarygodny start. Pięknie, pięknie, po prostu od razu oddało. Mamy Marquinhosa. Pięknie. Kolejna paczka. I mamy kapitana Food. Wow. Z takiej paczki Loris chyba. 92. Ale dużo. Dobra, go sobie też zostawię. Kolejna paczka, to te 5% i teraz niestety nic nie ma, więc teraz pootwieramy paczki 85+. I może z nich coś trafimy. Kto wie, może na przykład będzie bardzo dobry gracz, a może trochę słabszy. Ale uwaga, pierwsza paczka jest walkout i to jest Van Dijk. Ale niestety nie ma animacji, bo zostały dodane nowe animacje do gry. Spróbuję trafić gracza i żeby wam ją pokazać. Niestety tutaj mamy... Kogo mamy? Dobra, nie wiem. Ale zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. Nie wiem, dajcie dużo łapek w górę i nagram od razu kolejny odcinek ze Smog Games. Albo z czegoś innego, nie wiem. A jak zostawisz suba, to będę bardzo wdzięczny. Ciebie to nic nie kosztuje. Ale teraz trafiamy kolejną ikonę. No i niestety, no, nie ma na razie jakiejś dobrej karty, ale jest walkout mały i to chyba będzie Varan. Tak, to będzie nie, Upamecano. O Jezus, przepraszam, co? Dobra, kolejna paczka 85+, jest kapitan Foot i trafiamy. Już myślałam, że to będzie Pele, ale niestety, no, nie ma się takiego szczęścia. Ale zawsze coś. No. Dobra, teraz trafiamy Silvę, który kiedyś grał w Perze. Kolejna paczka jest walkout. Włochy, to będzie chyba Verratti. Tak, to jest Verratti. Od razu kolejna paczka i mamy niestety teraz... kto gra w... Forsberg. Dobra. Teraz otwieramy toty 5%. Za pierwszym razem nawet udało nam się trafić Marquinhosa. Bardzo dobry start. Ale mam nadzieję, że jeszcze trafimy jednego. No, znaczy nie Marquinhosa, kogoś innego. Ale kto wie, nigdy nie wiadomo, może trafimy. Może nawet trafimy Toty Messiego. Nie wiem, ale naprawdę może być bardzo ciekawy odcinek. Jeżeli chcecie więcej openingów, to zostawcie tą łapkę w górę. Proszę was. I jest Icon Moments i to jest Hiszpania. Napastnik. Kto to będzie? Butragueño! Ojojoj! Ale fajny traf. Butragueño. Dobra, już tam nie wiem, jak to się mówi dokładnie, ale jakoś Butragueño kosztuje jakoś z milion w tej grze, czy jakoś 1 500 000, nie wiem. Ale mi się wydaje, że może to się udać. O kurde, włączyłem przypadkowo Smog Gamesa. Mały przypadek, ale ten Marquinhos jest taki piękny.
A ty zawsze denerwuje, bo ja prawie zawsze go trafię. A mi jest kolejne, to ty, Portugalia. No i niestety to jest Cancelo, a to mógł być Cristiano Ronaldo zawitać w naszym składzie, ale nie, to jest Cancelo. Ale i tak dobrze, bo to, na to było aż 5%. To nie jest naprawdę dużo, ani tak bardzo mało. Więc naprawdę nie narzekajmy, bo mogłem trafić coś, co na przykład trafiłem teraz. Ale ten chyba opening przejdzie do historii. Jeszcze tu Pele 99 brakuje. Dobra, mogę go w sumie teraz trafić. Z tej paczki, uwaga, nie. To na pewno nie będzie Pele, to będzie Felix. Mi się wydaje. Tak, to jest Felix. Teraz otwieramy Toty 5% i niestety nie ma. Jest Motm, Hiszpania, ŚP i dobra, nie znam tego klubu. Pierwszy raz o nim słyszę. Kolejna paczka Toty 5%, niestety nic nie ma. Mi się wydaje, że teraz możemy otworzyć wszystkie paczki Toty 5% i później dopiero je ten. I później dopiero otworzyć te 85 plus paczkę. I ciekawy w ogóle, co trafię. Ale dobra, otworzę jeszcze z 3 i idziemy otwierać paczkę 85 plus, bo wydaje mi się, że może być naprawdę dobry traf, bo ostatnio podkręcili go, ale no ja w to wierzę, że w końcu trafię, jakbym trafił Messiego Toty, to bym się trochę ucieszył. No. Jak trochę? Bardzo bym się ucieszył. I ostatnia paczka. Dobra. Znaczy ostatnia, którą otworzę. Jeszcze później otworzymy całe te Toty 5%. Ale już trafiliśmy to dwa razy. Marquinhosa i Cancelo. I jeszcze trafiliśmy nawet Icon Moments. Kolejna paczka 85 plus jest Walkout i to jest Portugalia. Bernardo Silva. Chyba. O i obstawiajcie. Jeżeli wygra Real, to dajcie suba. Jeżeli wygra Manchester City, dajcie łapkę w górę. A jeżeli nie macie się zdecydować, albo obaj wygra, albo będzie remis, to wtedy zostawcie wszystko. O, jest kapitan Foot. I mamy tutaj teraz chyba Insigne. Tak, Insigne. Ile on ma w ogóle? 92. Nawet dobra karta, zostawię ją. I kolejna paczka jest Walkout i to będzie Handowicz, Liwakowicz, nie wiem jak to było, ale zaraz się nie, dobra, nie wiem jak to się czyta, ale teraz otworzymy 6 takich jeszcze paczek i ciekawe, co trafimy. Oczekiwanie na koniec. Tych oczekiwaniach i mamy kapitana Foot, to jest Francja. Esio. I to jest jakiś tam klub. Sprzedajemy. 4 paczki. 5% na drużynę tygodnia. To drużynę roku. To ty. A więc na co jeszcze czekam? Otwieram tą paczkę. W sumie ciągle ją otwieram. Zostały nam takie 3 i powoli będziemy kończyć ten odcinek. I jutro od razu nagram wam kolejny. Nie obiecuję, ale jest 80% szans, że jutro się pojawi odcinek ze Smog Games kolejny. I znowu będziemy sobie tutaj razem otwierać. O, no i została chyba już ostatnia paczka. Tak, i otwieramy. I niestety no, trafiliśmy Toty dwa razy. Icon Moment. No i mi się wydaje, że na razie wszystko jest dobrze. Teraz sobie myślę, że zaraz coś dobrego trafię i się nie będę z tego spodziewać i później jak będę to oglądać, to będę się śmiał z tego. Ciekawe, czy tak będzie. Albo wy będziecie się ze mnie śmiać. Dobra. Może otworzę sobie tą paczkę i Cristiano Ronaldo, Hiszpania. Kto tu, kto był? Nie, ale otwórzmy sobie ten birthday pack. Kolejna paczka Argentyna.
Napastnik i to będzie... Nie, nie, nie obstawiam go. Ale może będzie jeszcze z tego pik. Nie, no to... Nie, nie, na pewno to się nie uda. Dobra, widzowie, my powoli już chyba to będziemy kończyć. Otworzę sobie parę paczek 84+, bo chyba tylko takie mi zostały z dobrych. Ale jeszcze zobaczymy, może jednego pika sobie otworzymy jeszcze. Uwaga, jest Kimpembe. Dobra, otwieramy. Trzy paczki, 83+, jest walkout i od razu kolejny ten, kolejny ten, kolejny będzie odcinek za niedługo, ale niestety, no, co dobra, kiedyś się kończy i niestety będę skończył to, to nagrywać. Ale jest teraz ikona i to będzie chyba Giggs. Tak się pisze, ale nie wiem, jak się mówi. Uwaga, teraz będzie ostatnia paczka. Wierami jest walkout i to będzie na was. Dobra, widzowie, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jak to nagrywam, jest 21, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, no to zostawcie suba. No i co powiedzieć? Nara.